świata, dwukrotny mistrz Europy, olimpijczyk. I ja nie mam do dzieci, żeby im czegoś dać, żeby im brakowało. No musiałem pracować. To, że piwo sprzedawałem, sprzedawałem nawet pod kopalnią. Sprzedawałem, to znaczy się, tak by rozumieć tamtymi rzeczami, to kradłem. Dlatego, że jak się piwo pod kopalnią sprzedawało, to bez podatku, bez niczego, no to kradłem. Bo podatku się nie odprowadziło bez żadnego zezwolenia i się zarabiało te pieniądze. Mhm. Na targu się też pracowało. Jak pan, się wtedy czuł, jeżeli mogę zapytać? Przecież jak pan wracał z tych mistrzostw świata w 78 roku, to pana na rękach nosili. A później z kija nalewał pan piwo. No ale to było parę lat. Ja wiem, że czas minął. Bo ja ale... skończyłem, jak miałem, w 88 roku. Mhm. I później jeszcześmy zaboksowali z moim przyjacielem, z Leszkiem Błażyńskim, nieżyjącym, tą walkę zawodową w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. A jak się czułem normalnie, jak wie pan, kariera była, minęła i trzeba zakasać rękawy i trzeba wziąć się też do jakiejś pracy. Mhm. Bo już, no jeszcze jest jedna rzecz, że żaden nie dostaje z mistrzostw świata renty, bo dostaje tylko olimpijczycy, gdzie ja ciągle się pytałem premierów. Pan nawet list wystosował do prezydenta Kwaśniewskiego, prawda? Tak, nie, ja wysłałem, ale Kwaśniewski mi odpowiedział, że niestety, bo ja pana Kwaśniewskiego znam trochę wcześniej niż był prezydentem. Wtedy mi wręczał jeszcze nagrodę z mistrza sportu, zasłużonego mistrza sportu. Mhm. No i też się zwracam o tą emeryturę. I się pytałem, czy brązowy medalista olimpijski jest więcej poważany niż mistrz świata? Czy to jest większy sukces? Bo jest idea olimpijska. No dobrze, ale inni robią mistrzostwo świata, inni robią mistrzostwo olimpijskie. Uh-huh. I nie mogli to jakoś podzielić. No byłem na takim wywiadzie u pani Drzyzgi i też żeśmy na ten temat rozmawiali. I niski ukłon, który zdecydował się rządu i dali nam połowę, czterem dali połowę renty olimpijskiej. 1050 zł to było, tak? Nie. Więcej? 1300 zł. 1300. Jeszcze Józef Łuszczak, tak, dostał? Jerzy Szczakiel? Łuszczak, Szczakiel, Leletko i ja. Mhm. Jako mistrzowie jedynie cośmy zdobyli mistrzostwo świata. Co przychodzili do mnie moi koledzy, koleżanki, którzy też zrobili mistrzostwo świata, a nie mieli olimpijskiego, mhm, się pytali, jak ja to załatwiłem. Jak tego? Ja powiedziałem, że rozmawiałem, byłem u pani, się sam tam po cichu jakoś, żeby być tam, żeby się wypowiedzieć. Mhm. U pani Drzyzgi. No i pomogli. I pan Buzek podpisał. Pan generalnie z sentymentem wraca do czasów PRL-u i to nie tylko dlatego, że wtedy był pan młodym człowiekiem i odnosił sukcesy, tylko dlatego, że panu chyba się wtedy w ogóle lepiej żyło i pana zdaniem w ogóle lepiej się żyło, prawda? Tak, ja powiedziałem, że ja do tego ustroju, co teraz jest, nic nie mam. Mhm. Ani do tamtego, ale ja żyłem, a teraz tak nie, jak się to mówi.